Dzisiaj z wielką radością zapraszam Państwa w Sudety. Odwiedzimy nadleśnictwa Lądek-Zdrój i Świeradów. Znajdujemy się w rezerwacie przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Moim przewodnikiem po tym miejscu będzie nadleśniczy pan Mieczysław Krywieńko. Człowiek, dla którego jaskinia jest wielką pasją i który wie o niej prawie wszystko. Panie Mieczysławie, proszę nam opowiedzieć kilka słów o historii tego miejsca. Z przyjemnością. Odkrycie jaskini to przypadkowe zdarzenie. Dolina Kleśnicy jest pełna marmurów. Zaczęto eksploatację tych marmurów w latach 50. i przypadkowo w 1966 roku odkryto jaskinię. Ciekawy mikroklimat tutaj panuje, non-stop temperatura w granicach 5-5,5 stopnia, także trzeba się odpowiednio przygotować tutaj na wejście. Jaskinie odwiedza rocznie około 70 tysięcy osób. Wymaga to sprawnej organizacji ruchu turystycznego, wymaga to współpracy z lasami. Mogą poruszać się tylko pod opieką przewodnika. Tylko i wyłącznie jest to rezerwat, tylko po wytyczonych ścieżkach. Bardzo proszę, żeby pan nas teraz oprowadził po tym niezwykłym miejscu. Przed nami imponująca wielka kaskada. Co o niej wiemy? Niezmiernie ciekawa forma naciekowa. Z jednego miejsca jak gdyby wypływała woda i staczała się po skałach i zamarła, jak często się w zimie zdarza, podobne formy lodowe woda tworzy. A tutaj kalcyt, tylko że ten kalcyt zamarł tutaj kilkaset tysięcy lat temu. No i te formy trwają do dzisiaj i się rozwijają dalej. Proszę zobaczyć spadające kropelki wody z tej wielkiej kaskady, z nacieków, świadczą o tym, że ona rośnie, żyje. Panie Mieczysławie, zachwycające są formy tych skalaktytów. Tutaj mamy takie draperie, jakby powieszone fragmenty tkanin. No istotnie, te formy nacieków, tak jak pan powiedział, nazywają się fachowo draperiami. A tutaj leży sobie Ursus Speleus, niedźwiedź jaskiniowy. Jaskinia od tego gatunku przybrała nazwę Jaskinia Niedźwiedzia. Tych osobników w zamierzchłych czasach było tutaj najwięcej. Paleontolodzy twierdzą, że tylko w środkowych częściach jaskini jest kości z około 30 tysięcy osobników, czyli to jest olbrzymia ilość tych zwierząt, które przez może kilkaset tysięcy lat w tym rejonie w różnych tutaj warunkach bytowały. A to kolejna ciekawostka jaskini. Tutaj podobno przeszło 8 tysięcy lat temu, zakleszczył się niedźwiedź, którego szczątki można zobaczyć. Mnie zachwycają te kwiaty, te nenufary na wodzie. Osobliwa forma kalcytu, to jest twarda skała. Turyści i pracownicy jaskini nadają różne nazwy tym formom naciekowym. To jest uśmiech teściowej. Moim przewodnikiem po nadleśnictwie Świeradów będzie pan nadleśniczy Wiesław Krzepina. Panie Wiesławie, jesteśmy chyba w najpiękniejszym miejscu tej okolicy. Proszę nam dokładnie przybliżyć, gdzie się znajdujemy. Jesteśmy na terenie nadleśnictwa Świeradów, w samym sercu Gór Izerskich. Dookoła je właśnie widzimy. Góry Izerskie są górami najbardziej wysuniętymi na południowy zachód Polski, bezpośrednio przy granicy czeskiej i niemieckiej. To są piękne góry porośnięte starymi, iglastymi lasami z olbrzymimi torfowiskami, a przede wszystkim z całą siecią bardzo ciekawych tras narciarskich, tras rowerowych i również tras pieszych oczywiście. Zanosi się na piękny dzień, czeka nas mnóstwo atrakcji, a więc w drogę! Zbyszek Kamiński z nadleśnictwa Świeradów przegonił mnie przez te piękne góry,
ale to, co mnie w nich najbardziej zastanowiło, to to, że wyglądają one tak, jakby przeczołgał się jakiś kataklizm przez nie. Co, dlaczego mamy młody las i stary las jednocześnie? To popatrz tam przed siebie. Z tych trzech granic, granica polska, czeska i niemiecka, tam jeszcze 30 lat temu była produkowana energia elektryczna w dużych ilościach, gdzie przy okazji z kominów wydobywała się siarka, wydobywały się tlenki azotu, węglowodory i łącząc się w powietrzu z wilgocią, spadały tutaj na ten las, niszczyły ten las. To były te kwaśne deszcze, tak? To były te właśnie kwaśne deszcze. I możemy tutaj to o takim paradoksie powiedzieć, że woda, która tak najczęściej daje życie, w tym przypadku paliła ten las, niszczyła ten las totalnie. Połowa tych gór zamarła całkowicie. I dzięki pracy leśnikom, 30 lat intensywnej pracy leśnikom, możemy teraz podziwiać właśnie zielone kolory za nami. A powiedz mi, a dlaczego nie wycina się tych starych kikutów? No jest kilka powodów, dla których one powinny pozostać. Z tego względu, że ten odradzający się młody las musi mieć jakąś osłonę. Są tutaj silne wiatry, dużo opady. Wyobraź sobie, że stoisz gdzieś tam na jakimś pustkowiu i wieje wiatr, pada deszcz czy śnieg i takie kryształki lodu uderzają w ciebie. Więc te stare drzewa, te martwe drzewa chronią ten las. A drugi powód, dla którego to one powinny pozostać, to to, że one się powoli rozkładają. Dają energię, dają pokarm temu odradzającemu się lasowi, a z drugiej strony jeszcze mamy takie coś, że to jest dopiero początek pięknego życia. To jest dopiero początek pięknego życia biologicznego. Tu się zaczyna potężny łańcuch pokarmowy, który spowodował to, że ten las faktycznie żyje. A powiedz, Zbyszku, czy każdy gatunek drzewa jest w jednakowy sposób podatny na taką klęskę żywiołową? Pierwszym gatunkiem, który tutaj wypadł w czasie klęski ekologicznej, była jodła. Ona stanowiła tutaj około 30% udziału w lesie. Natomiast pod wpływem tych zanieczyszczeń środowiskowych ilość jodły spadła drastycznie, także na terenie naszego nadleśnictwa mamy dokładnie kilkanaście sztuk starych drzew. Bardzo dużo mówicie o jodle, ale właściwie spacerując po tych terenach, dopiero jest to pierwszy las, w którym widzę takie piękne jej okazy. No rzeczywiście, w Górach Izraelskich jeszcze 200 lat temu jodła była praktycznie co trzecim drzewem. Po klęsce w latach 80. ona jako pierwsza wyginęła tutaj. Tak jak mówiliśmy, ona jest bardzo wrażliwa i niezwykle cennym jest drzewem właśnie dzięki temu, że jeżeli obserwujemy, że ona zaczyna tutaj rosnąć, to znaczy, że to środowisko zaczyna wracać jakby do natury, do swoich naturalnych sił witalnych, jest już oczyszczone po klęsce. I jest taki program restytucji jodły, czyli przywracania tego gatunku z powrotem do Gór Izraelskich i go próbujemy realizować. Jest to bardzo trudne, ponieważ tak jak mówiłem, on jest niezwykle wrażliwy. To jest też bardzo apetyczny kawałek dla zwierzyny leśnej. Ona jest jako pierwsza chętnie zgryzana. Musimy ją dlatego grodzić, chronić przed jeleniami. Jest też bardzo podatna na przymrozki, na nadmierne słońce. To jest gatunek, który uwielbia cień. Jaką ilość jodeł posadziliście tutaj? Od klęski myślę, że ponad 1 000 000 sztuk. W początku nie mieliśmy takich dobrych doświadczeń. Musieliśmy się nauczyć, jak to dobrze robić. I między innymi dlatego musimy stosować takie specjalne sadzonki. Ona, widać, że ta sadzonka ma na początek taką porcję na śniadanie. Na pierwsze 3 lata życia ona musi po prostu dostać wszystko w tej doniczce. Dlaczego? Dlatego, że w górach po prostu tej gleby często nie ma po klęsce. Ona spłynęła razem z wodą. Kiedy to był duży, otwarty teren, to była bardzo intensywna erozja. Cała urodzajna warstwa gleby często spłynęła. Często było też tak, że ta gleba była skrajnie skażona. Jest taki posag, który pozwala jej się odbić w nowym życiu. Tak, dokładnie, bo inaczej ona nie miałaby szansy tutaj się zachować. To jest bardzo wrażliwe drzewo, ale jak widać tutaj z tyłu doskonale się to czuje. Doskonale się czuje, co jest dowodem, że jakby izraelski las zaczyna być już zdrowy. Dla mnie las i zieloność roślin jest jakby podstawą życia. Sama bardzo dużo drzew posadziłam własnoręcznie wokół swojego domu. Natomiast tak się cieszę, że mieszkam na Ursynowie blisko Lasu Kabackiego, gdyż mój mąż to jest zapalony biegacz i codziennie rano o 6 przed pracą wybiega do lasu na 10 kilometrów. Natomiast ja z córką chętnie tam przebywamy na spacerach bądź na wycieczkach rowerowych. Jest zupełnie to inaczej, niż jedzie się drogą powsińską wśród samochodów.
a zupełnie inaczej się przeżywa wycieczkę rowerową w lesie. Także polecam Państwu naprawdę przebywanie w otoczeniu przyrody, która jest, która daje nam siłę. Ja czerpię z tego taką wewnętrzną siłę i spokój. Kiedy otaczają mnie drzewa, rośliny, kwiaty, przepiękne kwiaty, czuję się wyciszona i taka uspokojona tą przyrodą. Góry Izraelskie to nie tylko klęska. Jesteśmy w miejscu paradoksu izraelskiego. Góry Izraelskie to również całkowicie naturalne ekosystemy. Jesteśmy w najpiękniejszym torfowisku w Górach Izraelskich. Torfowisko, które właściwie nie zmieniło się od kilku tysięcy lat. Przynajmniej 5000 lat ma tutaj ten torf, który widzisz. Jest to miejsce, gdzie często obserwuję to, co najbardziej lubię w Górach Izraelskich, czyli takiego ptaka, który nazywa się cieczy. Ojej. Wiesz, jak to on wygląda? No wiem, ma takie dwie czerwone kropki. To jest tak naprawdę taka kura, to jest kurakowaty ptak. Niezwykle rzadki, niezwykle płochliwy. Właściwie często jest tak, że wszyscy o nim mówią, a mało kto go widział. Cieczew potrzebuje do swojego życia właśnie takie przestrzenie, jak tutaj widzimy. Rozległe, otwarte przestrzenie, torfowiska. Takie trochę przypominające fragmenty Skandynawii, północnej Norwegii, północnej Finlandii, które rzeczywiście nie zmieniły się od wielu, wielu lat. I tutaj właśnie znalazł idealne warunki, ponieważ tu, gdzie jesteśmy teraz, to jest najciekawsza populacja w Polsce. To jest jedno z niewielu miejsc, gdzie cieczew jeszcze czuje się dobrze. Czy byliście w stanie policzyć, jaka ilość cieczewi tutaj żyje? Tak szacujemy, że po polskiej stronie Góry Izraelskich tych cieczew jest około 120. Wydaje się to niewielka ilość, ale przy około 1500-1000 ptaków w całej Polsce to już widać, jaki duży udział ta populacja izraelska ma. Jest tyle niezwykłych zjawisk i pięknych miejsc do zobaczenia, że moje następne pytanie, gdzie mnie teraz zaprowadzisz? No chciałbym Ci pokazać jedno z najciekawszych miejsc, którego się całkowicie nie spodziewasz i gwarantuję Ci, że będziesz zaskoczony. Najbardziej lubię takie niespodzianki. Tu jest naprawdę niezwykle pięknie, ale powiedziałeś mi, że to jest jeszcze miejsce unikatowe. Co tutaj jest takiego niezwykłego? Dokładnie w tym miejscu, w którym teraz znajdujemy się, jest najnowsze, najzimniejsze miejsce w Polsce. To jest nowy polski biegun zimna. W 2006 roku taka zima była niby niepozorna, a tutaj właśnie zanotowano minus 36,9 stopnia Celsjusza, czyli deklasujemy całkowicie Mazury i Suwałki. No dobrze, ale to nie jest taki mnie zawsze uczono, że im wyżej w górach, tym temperatury są niższe. A tutaj nie jesteśmy na wielkiej wysokości, a jednak... A jednak, to nie jest tak do końca, bo tu w tym miejscu, gdzie jesteśmy, to jest około 900, może 880 metrów nad poziom morza. A cała Hala Izraelska to jest olbrzymia dolina, największa dolina taka położona w górach, gdzie właśnie przez to, że to zimne powietrze schodzące z gór nie ma gdzie uciec, ona jest zamknięta z czterech stron, to stąd właśnie to zimne powietrze tu zostaje i właściwie stąd się tworzą te przymrozki. Co jest jeszcze ciekawe tutaj, praktycznie w tym miejscu nie ma lata. Wyobraź sobie, że jesteś, mieszkasz w miejscu, w którym nie ma lata. W Górach Izerskich można spotkać wiele cudów natury. Dowiedziałem się już o cieczewiach, o torfowiskach, ale podobno niezwykłe jest tutaj również niebo. Góry Izerskie kryją wiele skarbów w sobie. Jednym tym skarbem jest takie prawdziwe, rozgwieżdżone, nocne niebo. Nawet nie wiesz, że połowa mieszkańców Unii Europejskiej nie widzi Drogi Mlecznej, nie widzi gwiazdozbiorów, które nad nami egzystują. My w Górach Izerskich tutaj to widzimy na co dzień. Mamy takie prawdziwe, nocne niebo. Doprowadziliśmy jako leśnicy do powstania Izerskiego Parku Ciemnego Nieba, gdzie mówimy o takim zjawisku, jakim jest zanieczyszczenie światłem. To naprawdę magiczne miejsce. Ja się z Państwem żegnam, zapraszam na nasz program za tydzień, a ja zostaję tutaj w Górach Izerskich po to, żeby podziwiać niebo i czekać na piękną, rozświetloną noc. Do zobaczenia. Jest tutaj bardzo ciasno, trzeba się schylać, uważać na głowę, ale jaskinia jest fantastycznie przygotowana nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale również dla niskich, tak jak ja.